Pytał mnie ostatnio student medycyny, który chce zostać lekarzem sportowym. W mailu pytał mnie, w jaki sposób udało mi się zostać lekarzem kadry narodowej i co zrobić, żeby w przyszłości to się udało. Odpowiedź jest złożona. Na pewno bardzo dużo trzeba mieć szczęścia mimo wszystko. I wiadomo, że jest wielu, którzy, ja też marzyłem o tym bardzo, ale myślę, że oprócz tego, że się bardzo chce, oprócz tego, że w tym kierunku różne kroki się podejmuje, ja na przykład pracowałem w klubie piłkarskim Grocklin Grodzisk z Wielkopolski przez 9 lat. To były czasy jeszcze, na moje szczęście, gdzie jeszcze nie każdy klub miał lekarza i pracowałem tam tuż po studiach, pierwsze pół roku za darmo, sam tak zadeklarowałem i stwierdziłem, że sami zadecydują w klubie, czy będą chcieli mnie dalej zatrudniać. No i tak się zaczęło. Później oczywiście. Zostałem zatrudniony, pracowałem tam parę lat, a później już troszkę szczęścia. Kiedy Lubomir Hacker został trenerem reprezentacji Polski, napisałem nawet list do niego, do PZPN-u zaadresowany, i gdzie wymieniałem powody, dla których mógłby wziąć pod uwagę moją kandydaturę, chociaż nikt mnie nie znał i dzisiaj się śmieję z tego, ale może tak trzeba. Napisałem wtedy, że mieszkam blisko Wronek, gdzie wtedy większość olbrzymia zgrupowań miała miejsce, że znam angielski, że pracuję w klubie jako lekarz w Groklinie i generalnie jeśli by kogoś szukał, to jestem chętny i tyle. No i później się okazało, oczywiście odpowiedzi nie było, okazało się po paru latach, że nie dotarła do trenera, natomiast śmiał się z tego, później wszyscy się śmialiśmy, że w ogóle no tak to było. Zostałem lekarzem kadry u Leo Hackera w taki sposób, że na jednym ze zgrupowań, przed jednym ze zgrupowań zrezygnował z braku już czasu i z powodów zawodowych z tej funkcji Jurek Grzywocz. Doszło do zgrupowania i na zgrupowaniu Leo zarządził poszukiwanie lekarza do kadry. Na razie tymczasowo na to zgrupowanie. Ponieważ lekarzem w Amice Wronki wtedy był Tomek Piątek, mój przyjaciel, zadzwonili do niego z kadry. Marta Alw zadzwoniła do Tomka i przedstawiła mu taką propozycję. Po czym Tomek odpowiedział, że bardzo dziękuję, jest zaszczycony, ale nie może sobie na to pozwolić z powodów też zawodowych, a także rodzinnych. Chciałby więcej czasu spędzać z rodziną, a wiesz, ile to czasu spędza się na kadrze. Natomiast polecił i mnie. I pierwszy zadzwonił do mnie, że zadzwoni ktoś z reprezentacji i zaproponuje mi udział na razie w tym jednym zgrupowaniu. No i że on oczywiście dostał tą propozycję, ale podziękował. No, wypaliłem natychmiast, że jest szalony, że jest głupi. Przecież to jest marzenie każdego ortopedy, szczególnie pracującego w sporcie. No ale oczywiście rozumiałem go, chociaż nie do końca. No i zadzwoniła Marta Alf, przyjechałem na rozmowę z trenerem. Ubrałem się w gang, żona powiedziała, że jestem głupi, bo nigdy nie chodzę w garniturze. Więc przebrałem się znowu w jeansy, t-shirt, pojechałem po krótkiej rozmowie, Leo zaprosił mnie na zgrupowanie, a po zgrupowaniu na tyle było fajnie, że na moje szczęście, na nieszczęście kadry, było trochę kontuzji, jakaś była szansa się wykazać i po zgrupowaniu po prostu zaproponował mi pracę. Dlatego dużo szczęścia przede wszystkim trzeba mieć oprócz zaparcia, jakiegoś dążenia do swoich marzeń. Dużo szczęścia jest również kluczowe. Niestety, albo stety, nie wiem. Dzięki.